Jazda na że to jest przede wszystkim niesamowita frajda, to jest um, niesamowicie dużo dobra dla naszego zdrowia i dla naszego ducha. E, dla naszego zdrowia, ponieważ wysiłek fizyczny po prostu poprawia naszą kondycję i e, świetnie się po nim czujemy, e, a dla naszego ducha to po prostu jest kontakt z naturą, to jest e, odpoczynek od zgiełku miasta, od smartfonów, od tabletów, od komputera e, i to jest e, niesamowite doładowanie energią, na, na wszystkie wyzwania, które nas czekają. Wreszcie mamy wiosnę i zachęcam do tego, aby jak najczęściej korzystać z możliwości wyjścia na rower, czy to w mieście, czy, czy poza miastem, czy na weekendowy wypad rowerowy. Warto się oczywiście do tego przygotować. Przygotujmy i siebie, i przygotujmy sprzęt. Ważne jest to, aby ten sprzęt przede wszystkim był sprawny, bo bezpieczeństwo to jest numer jeden. Niesprawne hamulce, niedopięte koło, nie nienapompowane opony mogą sprawić, że na tym rowerze nie będziemy jednak bezpieczni, dlatego. To, e, najlepiej zaprowadźmy sprzęt po zimie do dobrego serwisu rowerowego. Tam nam też e, wymienią linki, e, sprawdzą pancerze, e, wyczyszczą wszystko, nasmarują, więc ten rower też będzie sprawniej działał i dawał nam dzięki temu więcej przyjemności. E, I to jest najlepszy sposób na to, aby, aby być pewnym, że, e, że, że rower będzie działał tak, jak należy i będzie, i będzie bezpieczny. Ważna jest systematyczność. Jeżeli będziemy systematycznie jeździć, to naprawdę czuć, jak ta kondycja zaczyna rosnąć. Idealnie jest jeździć na rowerze czy ćwiczyć dwa razy w tygodniu. To jest takie, takie optimum, żeby faktycznie te efekty czuć, żeby one, żeby one były. Im więcej, tym oczywiście lepiej. Natomiast ważniejsze jest to, aby nawet jeździć troszeczkę mniej, a systematyczniej niż raz do oporu na maksimum naszych możliwości. To, to na pewno nie jest najlepsze, najlepsze dla naszego zdrowia. Kiedy wybieramy się na wycieczkę rowerową, to zaopatrzmy się dobrze. Przede wszystkim kask, o którym wspominam niejednokrotnie. To, to, jest, to, to jest najważniejsze, co musimy zawsze ze sobą mieć. Ubierzmy się prawidłowo najlepiej w oddychające tkaniny, które sprawią, że nie przegrzejemy organizmu, a z drugiej strony też ochronią nas przed różnymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Warto zawsze zabrać jakąś polerynkę ze sobą, która ochroni nas przed wiatrem, bo jednak na rowerze ta odczuwalna temperatura jest inna. Jeżeli jedziemy w góry, to też pamiętajmy, że im wyżej, tym zimniej. Weźmy zawsze ze sobą coś do picia, coś do jedzenia, ewentualnie 5 zł w kieszeń, aby móc w kiosku zaopatrzyć się wtedy, kiedy zabraknie nam energii. A przede wszystkim zabierajmy dobry humor i najlepiej zabierajmy też ze sobą towarzystwo, bo w towarzystwie wszystko sprawia większą frajdę, jest bezpieczniej, ale przede wszystkim mamy, mamy więcej fanu z tego, co robimy. Zapraszam serdecznie do lektury mojej nowej książki Rowerem na Szczyt Trenu z Majką. Razem z Karoliną Oponowicz, moją współautorką, zawarłyśmy tam mnóstwo... Porad, zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rowerem, jak i dla tych, którzy już nieco więcej o rowerach wiedzą i chcieliby dowiedzieć się, na przykład, jak trenuje wicemistrzyni olimpijska Maja Włoszczowska. Jest, jest tam sporo informacji na temat moich treningów, mojej diety, tego, jak przygotować się do, do jazdy na rowerze. Są też różne ciekawostki z życia sportowca. Jest wiele informacji na temat fantastycznych w moim wykonaniu igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. I emocje, które się wiążą z tym zawodowym uprawianiem sportu. Więc każdy, kto lubi jeździć na rowerze czy, czy marzy o tym, na pewno znajdzie w tej książce wiele dla siebie.